Proszę Państwa, Muzeum Regionalne w Pińczowie chciałoby Państwa serdecznie zaprosić już w najbliższą niedzielę o godzinie 19 na wernisaż wystawy, niezwykłej wystawy zatytułowanej Dygasiński-Malczewski Relacje. Jest to wystawa czasowa, którą Muzeum Regionalne w Pińczowie będzie prezentowało od 19 czerwca do 31 października 2022 roku. Wystawa ukazująca relacje między dwoma znanymi postaciami, 19-wiecznym pisarzem urodzonym tutaj na Poniedziu w pobliskich Niegosławicach, Adolfem Dygasińskim, a znanym symbolistą, 19-wiecznym malarzem Jackiem Malczewskim. Wystawa, która nigdy w Polsce nie była pokazywana, nigdy takie relacje między tymi dwoma artystami w Polsce nie były ukazywane. Eksponaty zostały wypożyczone przede wszystkim z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Właśnie stamtąd wypożyczyliśmy 4 oryginalne obrazy Jacka Malczewskiego. Tym bardziej chcemy Państwa zaprosić, bo nigdy oryginalne obrazy Jacka Malczewskiego w naszym mieście nie były pokazywane. Oprócz tego nawiązaliśmy współpracę ze szkołami, które noszą imię Adolfa Dygasińskiego i z tych szkół tutaj w województwie świętokrzyskim wypożyczyliśmy portrety Adolfa Dygasińskiego, a są to szkoły w Kielcach, szkoła w Sichowie Dużym, szkoła w Chmielniku, oczywiście zespół szkół numer 1 w Pińczowie, a także zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu. Stamtąd wypożyczymy biurko, które jak najbardziej do epoki XIX wieku pasuje. Proszę Państwa, wystawa niesamowita. Wystawa, która mam nadzieję będzie zaskoczeniem nie tylko dla Państwa, również zaskoczeniem dla nas, bo już dzisiaj jest dla nas zaskoczeniem. Podczas wernisażu usłyszą Państwo fortepian. Zagra na nim Eryk Parchański, który tutaj już nieraz w naszym muzeum grał ze szkoły muzycznej w Kielcach. Oprócz tego takim zaskoczeniem, mam nadzieję dla Państwa wszystkich, będzie możliwość zjedzenia wybranego przez siebie obrazu. A więc obraz, który sobie Państwo tutaj zobaczą na wystawie, będą mogli go Państwo później zjeść, jakkolwiek to zabrzmi oczywiście. Oprócz tego Pani Edyta Paw przygotowała referat na temat właśnie relacji między tymi dwoma artystami. Większość eksponatów dotyczących Adolfa Dygasińskiego pochodzi z naszego muzeum. Przypomnijmy, że Muzeum Regionalne w Pińczowie posiada największy zwarty zbiór w Polsce pamiątek, fotografii, rękopisów właśnie dotyczących Adolfa Dygasińskiego. Serdecznie zapraszamy, niedziela, godzina 19:00.